poza granicami Polski. Co to było? Future Face, Dzierżoniów. Powinniśmy wam więcej pokazywać, jak to budujemy, ale trochę nie ma czasu. Tymczasem przyszła do nas paczka. No, mega cool są te paczki. Tutaj są stroje, które są jeszcze nie rozdane, a tu dziewczyny cisną szkołę tańca Paradoks. A ja jak zwykle nic nie robię. Słuchajcie, praca w rea. Teraz siedzieliśmy do rejestracji. Numerki, opaski, dla każdego przygotowujemy takie koperty. Zobaczcie, jak to wygląda. Są od razu te banery. Powiedz coś do vloga. Jest ogólnie przypał z tym namiotem JD i leżakami, że nie doszły. Walczą, żeby to było jutro rano. Serio? No. Nawet nie wiedziałam. Także na razie są tylko pufy JD. Ja wam trochę pokażę, jak wszystko już wygląda na koncertowej. Tu już wszystko jest rozstawione. Koncertowa już zaczyna wyglądać. Piękna naklejka Future Face X JD. No i co? I ciśniemy dalej. No to jest mega ciężko cokolwiek nagrać, bo po prostu każdy ciągle coś robi, ale śmiem twierdzić, że jest mega luz. W sensie na przykład rok temu było dużo gorzej w piątek, że było dużo rzeczy nieogarniętych, a dzisiaj totalnie na chillu. Ja się na przykład w ogóle nie stresuję. O wielu rzeczach trzeba pamiętać, myśleć i ciągle robić. I ten vlog gdzieś jest nie po drodze. Ale jutro już mamy osobę, która będzie za nami chodzić, więc zobaczycie, jak to wszystko wygląda już na evencie. Więc widzimy się jutro, startujemy o 10:00, my już będziemy o 7:00 na miejscu. I do zobaczenia. Godzina 9:11, kawusia. Zaczynamy Future Face Battle 2024, edycja dzierżoniowska, powered by JD. W tym vlogu pokażemy, jak wygląda taki dzień na Future z nami. Jest z nami operator Mateusz, który będzie chodził za mną, za Julką, będzie sobie zmieniał. Event zapowiada się super. Dzisiaj są młodzież i dorośli, więc jest w miarę spokojnie, ale jutro są dzieci i będzie full osób, także nie możemy się doczekać. I bądźcie razem z nami. Yo. Zaczęliśmy pierwszy dzień Future Face, rozkładamy się, formacje się już rejestrują i zaraz zaczynamy formacje w kinoteatrze, więc zobaczycie. Ja muszę zrobić świadczenia dla Slogi, dla JD, plus próby z moimi zespołami i dzisiaj też tańczę w 30+, więc też to możesz nagrać. Dobra, to let's go! Lekko wiecznie, ale oprowadzę nas po parkingu. Słuchajcie, tutaj są próby zespołu. Tutaj dwa futraczki na parkingu, tutaj strefa Slogi, strefa Red Bulla. No i tak będzie wyglądał parking. No tak to będzie, tak to będzie. Już za moment zaczynamy. Chodźcie do środka, do kinoteatru, zobaczycie, jak wygląda kinoteatr. Patrzcie, proszę, to jest próba naszego zespołu ze Świdnicy. Jest dobrze, Max. Dobrze. Więc tu jest przestrzeń, na której formacje będą tańczyć. Zobaczcie sami, piękny parkiet. No i zespoły będą sobie tutaj tańczyć i rywalizować o to, kto jest najlepszy. A później pozmieniamy troszeczkę i wielka gala finałowa, w której zobaczycie najlepszych solistów jeden na jeden. Chłopaki tutaj cisną. Witamy, cześć, cześć, to będzie z głosem. No jak? Aha, dobra, to siemano, jo, pozdro. Team rejestrujący, przywitajcie się. Jesteśmy najlepszymi rejestrującymi, yo. Zapraszamy. Padajcie cały czas, all day, all night. Pomachaj tutaj. Tutaj mamy media room, ale nikogo nie ma. Ekipa wideo, przedstawcie się. Play. Ja tu tylko sprzątam. Ja tu robię zdjęcia, nie nagrywam, ale spoko. Dobrze, dobrze. Elo. Paki. Robię ci zdjęcie. Nie trzeba energii, żeby dobrze nagrywać, nie? Nie ma jeszcze energii, ale będzie. Pokażę. Yo guys, wanna be in vlog? It's a vlog. Yeah. It's a Future Space vlog? Yeah, no, yeah. That's new, that's crazy. Yeah, that's new. Sure. What a vlog. Just say vlog. Something to the viewers or to the world. Man, it's the morning, man. Yeah. To talk to the world. I know. It's really early, guys. Yeah. It's really, really early. So first thing in the morning you need to do, if you want to be a good dancer, you need to do a reel. Yeah. Ideal before 9:24. 9:15 is ideal. Just woke up straight, no shower, no, yeah. No nothing. Let's do real. Yeah, of course. Great. I love the energy. Ręce troszkę niżej. DJ Sztuka. Witamy ponownie. Co tam kminisz? Muszę zobaczyć, czy mi działa tak, jak powinno działać. Jakie nastawienie? Bojowe. Bojowe. Ok, no, zapuścił wieżę. Słuchajcie, trzeba powiedzieć zespołom, że zaraz się zaczyna. Poczynamy to! Future Face! A tu co się dzieje? Tu się dzieje próba naszej ekipy Paradox Old, czyli ekipy 30+. Mega koty, mają układ Barbie i idą po zwycięstwo. Dokładnie, dokładnie, jest ja.
Wyciągę to kartki, chcę się dziwnie patrzeć. Czemu się na mnie nikt nie patrzy? Pod jak z Narni, proszę powiedzcie mi, gdzie się ukrywa ta Malibu Barbie. Nie wiem, stary, nie szło ma fajnie, Malibu Barbie. Proszę na to, że karabił bajki. Ona jest fajnie, nie szło ma fajnie, Malibu Barbie. Paradox Old. Yo guys, feedback, feedback after the first stage. Verse 30 is crazy. All the parents have to be ready like this. Every parent, for real. You guys, what do you say? It's the 30 plus that rule the day. Yeah. I want to say one thing. The teachers from the younger generation. Yeah. Gotta go back and learn from the OGs. Make the kids feel good while they're dancing. Make them feel like they're dancing, not just be clean and nice, shit. Nice. You want to see them enjoy. You heard yeah, it? Yeah, of course. Yeah. You can zoom on him. It's not me though. We all agree. Słuchajcie, to są dziewczyny, które wrzucają wszystko na social media. Wchodzą cały event steczką. Dzięki temu to wszystko wygląda tak pięknie. Zobaczcie. No i właśnie tutaj Julka opowiada, że jest preselekcja i właśnie schodzimy na dół, żeby to wszystko wam pokazać, ale nie był włączony mikrofon, więc my to lecimy dalej. Pozdro! People! Lewa strona, czy jesteście w odnocierżaniu 2024, ziom? Future Pace powered by JD. Przywitajmy naszych sędziów. Give it up for Spunky! Make some noise for our second judge, straight from Belgium. Give it up for Doja! Last but not least, straight from Germany, give it up for Frankie D! Zaczynasz! Skończyliśmy walki, były to walki top 16, doszliśmy do top 8 i teraz przenosimy cały event, możecie zobaczyć tutaj, już jest po evencie brudno wszystko. I cały event przenosimy na galę finałową do Kinoteatru Zbysza. Ogólnie jest już trochę ciężko, ale jest okej, boli mnie głowa strasznie po prostu, zaraz muszę mieć tabletkę. Ale jest git i zobaczcie co się będzie działo na gali, bo to będzie sztos. Teraz czas na walki top 8. Które odbędą się na gali finałowej. Już nie w tym miejscu, a w kinoteatrze, w teatrze, na wielkiej scenie, wielkie wydarzenie. Chodźcie tam z nami. How was it? Yeah, we had all the crazy battle, all the preselection. That was cool. That was great. You can see the staff, like the future space team. Hello. Doing future up there. What do you think about what happened here, you know? I think it was good. Okay. It was nice to see the. Now it was good. It was good. Honestly, honestly, like that's my point of view, but it was good. I feel like there's, in general, a good level in Poland. Really, it's a good battle scene, and for the new generation,
And shout out to the plus 13 again. Plus 30. Shout out to you all, the parents, the OGs, the real OGs. Yeah, that was good. That was really good. Who won? Oh, okay. Evan, that was logic, man. Yeah. Boxing, all the everything, bro. Okay, guys, I can see the energy. I'm hoping that it will be even better at the final, you know? Yeah, we're just gonna swipe there. Siemanko, słuchajcie, długi dzień za nami, a za moment main event, gala finałowa Future Face Battle Dzierżoniowskiej edycji. Miejsca się zapełniają, prawie całe kino już jest wyprzedane, więc sami zobaczcie i sprawdźcie to widowisko, które jest zajebiste. Uwielbiam ten moment. Zaczynamy! 17 lat pracując nad koncepcją Future Face Battle nie sądziłem, że tak szybko się to rozwinie. Zróbcie kawał! Jest to taki wzruszający moment, bo jest to piąta edycja, słuchajcie. Pierwsza mała rocznica. Gdy miałem 17 lat, to wpadłem na pomysł, a zrobię sobie event. I wiecie co, jak myślałem o tym 5 lat temu, to nie sądziłem, że wydarzy to się tak szybko. I jest to taki bardzo wdzięczny moment, bo bez was nie ma nas i bardzo wam dziękuję za obecność. I na koniec chcę powiedzieć, że daję wam słowo i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby Future Face Battle odbyło się poza granicami Polski. Dzięki. Dzięki. Radem MS. Dzień dobry bardzo, witamy was serdecznie. Jesteście gotowi? Kuba nieźle gra, 5 lat temu mówił mi: Radek, wiesz, chcę zrobić imprezę żyłopatą do pary, ej. I pytanie, ja to czuję tak, chyba zrobił, potwierdźcie to hałasem, a jest... Czas, wiesz na co? No, judge demo. Widzimy się jutro od godziny 8 rano. No a jak? Cześć.
Ściskamy was, dziękujemy bardzo za obecność, jesteście świetni. Ciao, gala finałowa była przezajebista. No, emocje zajebiste. Kategoria Mega Easy Music to jest koniec świata. Nie mogę się doczekać, co będzie w Krakowie 21, 2, 3 czerwiec, Klub Studio. Wpadajcie, dzisiaj było zajebiście. Siemano, kręcimy od rana. Jo. Wyspany? No jak, siema. No tak. Jest z nami Kuba, siemano. Jak tam po wczoraj? Dobrze, nie jest lekko. Za moment tańczy naszych 300 dzieciaków w podziale na różne grupy, więc jest to niezłe wyzwanie, ale trzeba sprostać. Co tam się dzieje w środku? Formacje, teraz tańczy grupa U11 Basic. Dzieciaki się rozgrzewają, możecie zobaczyć. Zobaczymy, co będzie później, także do zobaczenia. Jak tam? Jestem przedszkolaków przed chwilą. Co to było? 4 i 3 latki, które tańczą hip-hop. Wow, po prostu widzieliście zresztą sami. Czyli mówisz Epiforki top. Tak. Jest z nami trenerka Epiforek. Co masz do powiedzenia? Najsłodszych dzieciaczków na świecie, które dały najlepszy występ na świecie. Jak tam leci? Jak tam? Super, tak. Bardzo fajnie, trochę wcześnie, ale mega sztos, jeżeli chodzi o w ogóle pierwszy dzień, totalny kosmos. Dzisiaj mamy dzieciaki, ale super, medal za zasługi. To było moje marzenie zostało spełnione. Przyjeżdżajcie na Future Base, Dzierżoniów, czerwiec Kraków, świat niebawem. Właśnie tak. Ja słyszałem, że wy tu macie 14 grup. Ogólnie na całym turnieju brało z naszej szkoły tańca udział 18 grup. Dzisiaj jest chyba 13 grup, wczoraj było 5. No i wszystkich ich trzeba ogarnąć, przygotować do występu, uczesać, nastawić pozytywnie, wprowadzić na scenę, zejść ze sceny, zaprowadzić do rodziców, więc pomyślcie, ile to jest roboty. No ale kochamy to, kochamy te dzieciaki, oni oddają tą wdzięczność. No i Paradoks Szkoła Tańca reprezentuje ekstra, wczoraj poszło im super. Zobaczymy jak dzisiaj i liczymy na jak najlepsze wyniki, ale mamy dosyć. 14 grup dzisiaj mamy. Ja w ogóle jakby nie ogarniam eventu, tylko to. Ja też. A jeszcze pomaga nam Mati Grabar, chłopaki, wszyscy po prostu, tyle dzieci ogarnąć. My mamy całą szatnię dla siebie, prawie 300 osób. No ale git, już ostatni, a starsi już się sami ogarną. W 18 grupach jest 300 osób, z czego część była wczoraj, to powiedzmy, że dzisiaj jest 250. O kurde. Także życzę na powodzenie. Teraz idziemy z panem Kubą, dobra? Kurteczki macie? Na rodziców, bierzemy kurczę. Oni nawet wiedzą, jak się to powiedzieć. Jak tam dzisiaj leci? Dzisiaj jest bardzo dobrze. Stało tak po 10 osób w każdej z kategorii, także już luźno. Jest git. Okej, okay, a jak po wczoraj? Wczoraj ciężko. Jest kolana bolą. Zmęczenie, o właśnie. No. Nie no, jestem przede wszystkim mega zadowolony, że się udało do tej czwórki krakowskiej dojść. Widzimy się w Krakowie. Widzimy się w będzie tak. A staramy się tutaj piątki dawać. Jak go? Bardzo dobrze. Wszyscy mega jesteśmy dumni, wszyscy dostali medale. Niektórzy przeszli już, więc jest git. And he came back. He came back with the music. So you are saying that you missed something. Yeah, bro. I missed something. So it was lit yesterday. Lit. It was lit. Okay. Lit is special. Shout out Poland. But shout out Poland. But you look fresh. No? You're professional. Yeah. Bro, it's okay. Space, bro. Like it's a base, bro.
Słuchajcie, właśnie skończyła się część zespołów i przechodzimy do ostatniej części, czyli walki 1 versus 1. Zespoły rozwaliły system, no i nasze również paradoksowe. To jest ostatnia część tego widowiska całego, całej edycji Future Pace, czyli właśnie 1 na 1 dzieciaków. Zaczęliśmy wczoraj od zespołów 1 na 1 starsi, dzisiaj rano zespoły dzieci, no i 1 na 1 dzieciaki. Niedziela, kończymy ten przedługi tydzień, miesiąc, weekend, ale jeszcze trochę przed nami. Pozdro. Dobrze, zaczynamy. Czy waszym zdaniem tą walkę wygrywa Tymo? A może jednak tą walkę wygrywa Wika! Ostatnim zwycięzcą tegorocznej edycji Future Pace Battle zostaje Wika! Wicy, było na F-Pace! Was was zwycięzczyni, Wika po! Dzięki wam, jesteście super! Ja skończę ten odcinek w ten sposób. Nie mam sił, to jest koniec, ale było super! Future Pace Battle 2024, edycja dzierżoniowska dobiega końca i nie mogę się doczekać to, co się wydarzy w Krakowie. Bądźcie z nami, subskrybujcie kanał. No i co? Dzięki za dziś, mam nadzieję, że się podobało. Za cały weekend w ogóle.